Świadomość mieszkańców na temat wpływu niekorzystnego zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, bo smog jest pojęciem bardzo wąskim, oczywiście zwiększa się, natomiast nadal jest niewystarczająca i to właściwie we wszystkich grupach społecznych, we wszystkich grupach wiekowych. Każdy powinien wiedzieć, a szczególnie osoby, które spalają śmieci, odpady, że substancje chemiczne, które znajdują się w tym powietrzu, są szkodliwe dla wszystkich. Dla nienarodzonych dzieci, dla małych dzieci, dla osób starszych, dla osób zdrowych i dla osób chorych na różne schorzenia. Krótko mówiąc, dla nas wszystkich. Jest to kwestia tylko czasu, ekspozycji, aby przyczynić się do rozwoju chorób. Oczywiście przyczyn schorzeń jest bardzo wiele, ale zanieczyszczenie powietrza wywołuje wiele chorób. Układu krążenia oddechowego, niektórych nowotworów, zespołów degeneracyjnych układu nerwowego, czyli po prostu przyspieszonego starzenia się człowieka, no i przede wszystkim skracają nam czas przez zwiększanie śmiertelności ogólnej i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych i oddechowych. Mam świadomość, że mieszkańcy Małopolski nie tylko są częściowo osobami biednymi, więc na pewno nie wszystkich będzie stać na alternatywne źródła energii i nadal będą musieli używać węgla, ale żeby to był normalny węgiel, a nie najgorsze odpady, w tym lakierowane deski, opony, butelki plastikowe, dlatego że to bardzo pogarsza stan powietrza. Oczywiście w pomieszczeniach zamkniętych te zanieczyszczenia są również obecne. Mało z tego, my je produkujemy w naszych pomieszczeniach zamkniętych, ale jeśli chodzi o stężenie pyłu PM10 czy pyłu PM2,5, te stężenia są niższe niż na zewnątrz, a więc unikać także wietrzenia mieszkań te dni, w które mamy gorszą jakość powietrza.